Witajcie, przyjaciele, po raz kolejny w programach Odysei Proroczej i jesteśmy bardzo wdzięczni za Was, którzy wiernie przybyliście tutaj do Nowego Jorku. To ekscytujące i zachwycające dla Amazing Facts być tutaj z powrotem. Byliśmy w tym samym budynku 25 lat temu i byliśmy na górze z mniejszą grupą, a grupa się rozrosła. Chwała Bogu. Jesteśmy bardzo wdzięczni za Wasze oddanie. Chcę powitać tych, którzy oglądają na trzech kanałach ABN, Hope Channel International, Good News Network, Roku, YouTube, Facebook. Mam dziś do Was specjalną prośbę. Czy mógłbyś wyświadczyć mi przysługę? Czy mogę zrobić sobie z Tobą zdjęcie? W uporządku, przyprowadzę naszego kamerzystę. Cameron wyjdzie tutaj. Tyle osób pytało, czy możemy zrobić sobie zdjęcie? Pomyślałem, że zrobię sobie z Tobą zdjęcie, a potem wrzucę je na Facebooka. Wszyscy będziemy mieli wspólne zdjęcie. W uporządku, zaczynamy. Nie machaj ani nie ruszaj się, bo wtedy wszystko się rozmyje. Uśmiechaj się, wyglądaj na naprawdę szczęśliwego, dobrze. W uporządku, jak, o Boże. Jestem w Nowym Jorku, muszę pozować jak modelki. No cóż, dziękuję bardzo. Szukamy czegoś na okładkę naszego magazynu, więc dziękuję za pobłażanie nam. Spędziliśmy półtora roku planując tę serię i to takie ekscytujące być teraz w jej środku. I spotykamy tak wielu wspaniałych ludzi. Nie chcę nikogo uprzedzać, ale właśnie teraz odbywa się zgromadzenie ogólne ONZ. I jesteśmy zaszczyceni, że premier PNG, Papui Nowej Gwinei, jest dziś z nami i jesteśmy bardzo wdzięczni, że jest z nami. Karen i ja byliśmy tam dwa razy i pamiętamy, że na lotnisku było to coś, czego nigdy nie zapomnimy. Co za wspaniały kraj. W każdym razie mamy dziś wieczorem studium na najważniejszy temat. Chodzi o temat życia. Ale aby zrozumieć temat życia, czasami trzeba zrozumieć coś o śmierci. Ponieważ myślę, że każdy wie, że kilka rzeczy w życiu jest pewnych, a jedną z nich są podatki. I śmierć. Nie lubimy myśleć o śmierci, ale wierzący w Biblię chrześcijanie nie muszą się jej obawiać. Biblia mówi, że chrześcijanie nie umierają. Życie wieczne zaczyna się teraz. Jezus powiedział, że Królestwo Niebieskie jest na wyciągnięcie ręki. I chociaż chrześcijanin może spać, jak grób mówi, spoczywaj w pokoju, to jest tymczasowe. Amen. Istnieje jednak wiele nieporozumień, a nieznajomość tego, czego Biblia naucza o śmierci, może przygotować cię na poważne oszustwo w dniach ostatecznych i dlatego nasza lekcja zatytułowana Duchy Armagedonu jest bardzo ważna. Zaczniemy od niesamowitego faktu. I angielska królowa Wiktoria była bardzo blisko z księciem Albertem. Mieli kilkoro dzieci, ale zawsze byli zaintrygowani przez medium i medium, które rzekomo mogły komunikować się ze zmarłymi. Oboje uczestniczyli w seansach w rezydencji królewskiej. Po śmierci księcia Alberta pojawił się młody człowiek, 13-letnie medium o imieniu Robert James Lee. Twierdził, że podczas seansu usłyszał od księcia Alberta i miał wiadomość dla królowej Wiktorii. I zaintrygowany wiesz, jeśli dostaniesz wiadomość od kogoś, kogo kochasz, po drugiej stronie nabierzesz się na prawie wszystko. Zaprosili tego młodego człowieka. W czasie seansu przemówił głosem Alberta i użył imienia, które znali tylko Wiktoria i on. Czy to naprawdę książę Albert przemawiał z drugiej strony? Wiktoria kontynuowała te seanse z różnymi mediami i była znana z poszukiwania, a męża, jej zmarłego męża w sprawach politycznych. I myślę, że nie jesteśmy tym zaskoczeni. Pamiętamy, jak kilka lat temu Hillary Clinton odwiedziła przyjaciółkę, która była medium i chciała porozumieć się z Eleanor Roosevelt. I żeby było sprawiedliwie, Nancy Reagan? Po próbie zamachu na Ronalda Reagana miała przyjaciela, który konsultował jego wykresy astrologiczne i próbowała dopasować je do jego harmonogramu. Biblia mówi, że będzie to coś, co będzie się zdarzać częściej w dniach ostatecznych. Myślę, że dla wszystkich jest jasne, że na świecie panuje chaos i zamieszanie związane z ostatecznym przeznaczeniem. Co się dzieje? Gdzie możemy znaleźć odpowiedzi? Co Biblia ma do powiedzenia na ten temat? Nasza lekcja nosi tytuł Duchy Armagedonu.
Chcę wam to przeczytać. Jeśli macie Biblię, przejdźcie do 16 rozdziału Księgi Objawienia. Jeśli zaczniecie od wersetu 12, będzie tam mowa o szóstej pladze. A szósty anioł wylał swą czaszę na wielką rzekę Eufrat i jej wody wyschły. To dla mnie interesujące, że rzeka Eufrat wysycha. Tak więc droga królów wschodu może być przygotowana. I ujrzałem trzy duchy nieczyste, podobne do żab, wychodzące z paszczy smoka, z paszczy bestii i z ust fałszywego proroka. Są to bowiem duchy demonów, czyniące znaki i cuda, które wychodzą do królów ziemi i całego świata, aby ich zgromadzić na bitwę wielkiego dnia Boga Wszechmogącego. A zaraz po tym, jeśli masz czerwoną literę w swojej Biblii, słowa Jezusa mówią: i oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony ten, kto czuwa i strzeże swych szat, aby nie chodzić nago i nie ujrzeć swej hańby. Pamiętasz, kiedy rozmawialiśmy o powtórnym przyjściu, pierwszą rzeczą, którą powiedział Chrystus, było: strzeżcie się, aby was kto nie zwiódł. Tuż przed powrotem Pana będzie miało miejsce masowe diabelskie oszustwo. Aby zrozumieć nasze dzisiejsze studium, musisz wiedzieć coś o pewnej historii. Dzieje się ona w pierwszej księdze Samuela w rozdziale 28. Król Saul, pierwszy król Izraela. Zaczynał, Bóg go wybrał, był dobrym królem. Ale stopniowo został zepsuty przez władzę i wypędził Ducha Świętego. Aż w końcu Bóg mu nie odpowiedział, zabił kapłanów Boga. A potem, kiedy wszyscy Filistyni zebrali się przeciwko niemu na tę wielką bitwę, powiedział: potrzebuję kapłanów, aby ze mną rozmawiali. Nie chcieli mówić. Potrzebuję wiadomości od Boga. Czy jest coś od proroków? Nie chcieli z nim rozmawiać. Zasmucił Ducha Świętego. Więc powiedział: daj mi czarownicę, aby przywołała ducha Samuela. I poszedł do czarownicy z Endor, a ona wykonała swoje zaklęcia i pojawiła się zjawa, która twierdziła, że jest Samuelem. I przekazała królowi Saulowi całkowicie zniechęcającą wiadomość. Powiedziała: dlaczego mnie obudziłaś? Jutro będziesz ze mną, a twoi synowie umrą, ponieważ porzuciłeś Pana, a Dawid będzie królem. Następnego dnia w bitwie zostali pokonani przez Filistynów. Saul ranny, zniechęcony, upadł na miecz. Słyszałeś kiedyś to wyrażenie? Czuł, że odebrał sobie życie. Zasmucił Ducha Świętego jak Judasz, który się powiesił. W Biblii można przeczytać o Achitofelu, który zdradził Dawida. Powiesił się. Ludzie, którzy zasmucają ducha, czasami tracą wszelką nadzieję. Czy raz? Pytanie brzmi: czy to był prorok Samuel? Czy czarownica ma moc wskrzeszania? A może istnieją złe duchy, które czynią cuda, aby zwieść królów ziemi przed ostateczną bitwą? Historia tego, co stało się z królem Saulem, jest alegorią tego, co będzie się działo w dniach ostatecznych. Dowiedzmy się więc, co mówi Biblia. Przejdźmy do naszych pytań i odpowiedzi. Lekcji numer 9 z serii Odysei Proroctw. Czy duch wyczarowany przez wiedźmę naprawdę był prorokiem Samuelem? Co mówi Biblia? Pierwsza Księga Królewska, 23 werset, 21. Wtedy pojawił się duch, stanął przed Panem i powiedział: wyjdę i będę kłamcą. Co masz to na ekranie? Kłamliwy duch w ustach swoich proroków. Czy są tam kłamliwe duchy? Wielu ludzi, kiedy mówią: myślę, że widziałem ducha, widzieli upadłego anioła, który może podszywać się pod zmarłych. Pozwól, że zapytam. Rozmawialiśmy o królowej Wiktorii, księciu Albercie. Czy diabeł wiedział, jak książę Albert nazywał Wiktorię? Oczywiście, że tak. Diabeł ma wiele wewnętrznych informacji. O, Toby. O, nie tylko Bóg ma aniołów stróżów, ale możesz być pewien, że diabeł też ma anioły, które cię znają i próbują cię skusić. Biblia jest całkiem jasna. Przeczytaj w pierwszej księdze Kronik 23, że Saul umarł za swoją niewierność, którą popełnił przeciwko Panu, ponieważ nie dotrzymał słowa Pana, a także dlatego, że skonsultował się z medium w celu uzyskania wskazówek. Jest napisane, że było to medium. Komunikują się ze złymi duchami, a te złe duchy, szatan, mogą pojawić się jako anioł światła. Czyż nie o tym mówi Biblia? Te złe duchy mogą zwodzić. Pytanie numer 2. Za pomocą jakiego pośrednictwa szatan zgromadzi armię do ostatecznej bitwy Armagedonu?
Biblia mówi nam, że widziałem trzy duchy nieczyste, podobne do czego? Żaby. Teraz zostałeś kiedyś ugryziony przez żabę? Podrapany przez żabę? Jaka jest najpotężniejsza, szybka broń żaby? Język. No i to będzie przez te przesłania, które wychodzą, te duchowe przesłania, które zwiodą świat. Nawiasem mówiąc, żaby były jedną z plag, które spadły na starożytny Egipt. Trzy duchy nieczyste, podobne do żab, wychodzące z paszczy smoka, z paszczy bestii i z ust fałszywego proroka, gdyż są to duchy czego? Demony czyniące znaki, które wyjdą do królów ziemi i będą twierdzić, że są zmarłymi prorokami i świętymi. Proroków, świętych i apostołów i będą manipulować światowymi przywódcami, aby podejmowali decyzje, które doprowadzą do ostatecznej bitwy Armagedonu, aby zgromadzić ich na bitwę tego wielkiego dnia Boga i zgromadzą ich razem w miejscu zwanym w języku hebrajskim Armagedon. Słowo Armagedon pojawia się w Biblii tylko raz. Znajduje się w Księdze Rodzaju, w 16 rozdziale Objawienia. Ale Dolina Megiddo, wierzymy, że Har Megiddo oznacza górę Megiddo, jest góra. Nad Megiddo, a w tej wielkiej dolinie miało miejsce wiele kluczowych bitew, w tym bitwa, w której zginął Saul, bitwa, w której zginął król Jozjasz, że bitwa, w której Gedeon walczył przeciwko potrójnemu sojuszowi w Dolinie Megiddo. Mówi, że Midianici, Amalekici i ludzie ze wschodu potrójny wróg. Objawienie mówi o bestii, smoku i fałszywym proroku. Gedeon walczył w zbroi Bożej i wygrał bitwę. Zadał w trąbę. Podnieś swój głos jak trąba, Słowo Boże. Wyciągnij miecz, powiedział miecz Pana. Słowo Boże jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Rozbili obrazy i lampa zabłysła. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Jak możemy wygrać bitwę Armagedonu? Przez Słowo Boże. Słowo Twoje ukryłem w sercu moim, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Przyjaciele, a w dzisiejszym świecie jest wiele rozpraszaczy. Chrześcijanie muszą czytać swoje Biblie. Amen. Słowo Boże się nie zmieniło. Nasza broń się nie zmieniła. Musimy wiedzieć, co mówi Słowo Boże. Numer 3. Czy zmarli powracają, aby rozmawiać z żywymi lub ich nawiedzać? Jeśli wierzyć ludziom na ulicach, wielu z nich myśli, że tak. Ale gdzie otrzymujemy odpowiedź? Człowiek na ulicy czy Biblia? Słowo Boże jest tam, gdzie można znaleźć prawdę. Czy umarli wracają, by nawiedzać żywych? Co mówi Biblia? Hiob, mówiąc o kimś, kto umarł, jego synowie przychodzą na cześć, a on o tym nie wie. Nie wie o tym. Zostali poniżeni, a on tego nie dostrzega. Teraz matka mojego ojca, babcia Bachelor, była oddaną chrześcijanką. Chodziła do kościoła i mam nadzieję, że zobaczę ją w królestwie. A gdyby nagle babcia Bachelor pojawiła się i powie, tak, mam dla ciebie wiadomość. Tutaj masz cmentarz. Puf, jest babcia Bachelor, dobrze? A one na to, Doug? Muszę ci powiedzieć, że nie musisz się tak bardzo martwić o Biblię, bo wszystko się zmieniło. Biblia to stara księga. Przechodziła z człowieka na człowieka. Z czasem została zmieniona i nie można jej ufać. Każdy trafi do nieba. Po prostu żyj tak, jak chcesz żyć. Czy powinienem wierzyć w to, co babcia Bachelor mówi do mnie przez objawienie? Czy powinienem wierzyć Słowu Bożemu? Ale wyglądała jak babcia Bachelor i brzmiało jak ona. I nawet pachniało trochę jak babcia Bachelor. Czy diabeł wie wszystko o babci Bachelor? Nie daj się zwieść, ponieważ diabeł potrafi tworzyć iluzję. Teraz ktoś powie, pastorze Doug, moi zmarli blisty. Po prostu wyczuwam ich obecność i to jest takie potężne. To normalne. Wiesz, jeśli jesteś z kimś w związku małżeńskim przez 50 lat, a potem ta osoba umiera i czujesz... Czujesz ich obecność. Twój umysł jest całkowicie nasycony wspomnieniami o tej osobie i myślenie o niej będzie normalne. Pamiętam, że wiele lat po śmierci mojego brata zawsze miałem Falcona na automatycznym wybieraniu. Po prostu naciskałem jeden przycisk i rozmawiałem z nim. Odwiedzaliśmy się i rozłączaliśmy. Nawet po jego śmierci nie miałem serca, by usunąć jego wiadomości. Jego wiadomości. I pewnego dnia podniosłam telefon, żeby do niego zadzwonić. No i zapomniałam, że nie żyje.
Nie wiem, czy ktoś z was miał takie doświadczenie. Znam świętych, którzy są małżeństwem od lat, mają problem i dzwonią na korytarz. Jack, możesz mi pomóc? I zapomnieli, że Jack nie żyje od 10 lat. I czuli jego obecność. Cóż, czujesz jego obecność, ponieważ twój mózg jest wypełniony tą osobą. Ale co mówi Biblia? Biblia mówi, że oni śpią. Kaznodziei 9, werset 5. Czy wierzymy najmądrzejszemu człowiekowi, jaki kiedykolwiek żył, Salomonowi? Bo żywi wiedzą, że umrą, ale umarli, ile wiedzą? Nie, nic. Nie mają już nagrody za znaczenie w tym życiu. Nie mają już nagrody za to, że pamięć o nich została zapomniana. Również ich miłość, ich nienawiść. Jeśli masz kogoś, kto cię nienawidził i umarł, nie musisz się martwić, że będzie cię prześladował. Ich miłość, ich nienawiść, ich zazdrość zginęły. I wiesz, to bardzo wyzwalające, gdy zdasz sobie sprawę, że zmarli nie żyją i nie będą ci przeszkadzać. Nie martwię się o złe duchy. Mam Chrystusa. Większy jest ten, który jest w tobie niż on. Niektórzy ludzie żyją w absolutnym strachu przed diabłem, upadłymi aniołami i duchami, a to jest okropne. Mogę chodzić po cmentarzu w środku nocy i jedyne, o co muszę się martwić, to potknięcie. Nie boję się, że ci ludzie będą mi przeszkadzać. Oni nie żyją. Czy kiedykolwiek chodziłeś po cmentarzu i czytałeś niektóre nagrobki? To bardzo interesujące. Niektóre... A powiedzeń można znaleźć. Miałem małą listę. Mam ją jeszcze tutaj? Tak. Pamiętam jednego faceta. I napisał na swoim nagrobku: zatrzymaj się, przyjacielu, gdy przechodzisz obok. Taki, jaki jesteś teraz, taki kiedyś byłem ja. Tak jak ja jestem teraz, ty wkrótce będziesz. Nie przygotuj się na podążanie za mną. Pewnego dnia młody człowiek przechodził przez cmentarz, wracając ze szkoły do domu, przeczytał to i wyciągnął kredkę z torby i napisał na nagrobku: nie będę zadowolony, dopóki nie dowiem się, dokąd poszedłeś. Niektórzy ludzie mają poczucie humoru nawet na swoich nagrobkach. Myślę, że to dr James Dobson powiedział, że jego ojciec powiedział matce: kiedy umrę, chcę, żebyś postawiła mi nagrobek. Powiedziałem jej, że jestem chory. O, tutaj leży ciało. To rzeczywiście znajduje się na nagrobku w Nantucket w stanie Massachusetts. Tutaj leży ciało starego Pisa, pochowane pod kwiatami i drzewami. Ale Pisa tu nie ma, jest tylko strąg. Pis wystrzelił i poszedł do Boga. Nie do końca poprawne teologicznie. Wiesz, wiele z nich mówi R.I.P. Co oznacza R.I.P.? Spoczywaj w pokoju. To jest bardziej poprawne teologicznie. Co się dzieje, gdy ktoś umiera? Śpi snem bez snów. Możesz przeczytać w Księdze Kaznodziei 9, werset 10. Nigdy więcej nie będą mieli udziału w niczym, co zostało zrobione pod słońcem, bo nie ma już pracy, ani urządzenia, ani czego. Wiedzy, ani mądrości w grobie, do którego idziesz. Psalm 46. Nie pokładaj ufności w książętach, ani w synu człowieczym, w którym nie ma pomocy. Tchnienie jego gaśnie i tego samego dnia giną jego myśli. Mógłbym teraz przejść przez 50 wersetów, po prostu nie ma na to czasu. Psalm 6, werset 5. W śmierci nie ma o tobie pamięci, umarli nie chwalą Pana. Psalm 15, werset 17. Nigdy nie powróci do swego domu. Teraz, przyjaciele, wiem, że niektórzy z was myślą, czy ciało nie mówi, czy Biblia nie mówi. W 5 rozdziale 2 listu do Koryntian: być nieobecnym w ciele, to być obecnym z Panem. To prawda. Kiedy wierzący umiera, jego następną świadomą myślą jest zmartwychwstanie i obecność Pana. A jest zmartwychwstanie i obecność Pana, ale mogło minąć 1000 lat. Oni jeszcze tam nie są. Dla nich dzieje się to w jednej chwili, w mgnieniu oka. Ale Biblia jest całkiem jasna. Czy zmartwychwstanie jest przeszłością, czy przyszłością? Przeczytaj 6 rozdział Ewangelii Jana. Jest tam w kółko napisane: zmartwychwstanie, dzień ostatni, zmartwychwstanie, dzień ostatni. To przyszłość. A wtedy otrzymamy nasze nagrody. Czy możesz powiedzieć amen? Numer 4. Według Księgi Objawienia, kto ma klucze śmierci? Objawienie 18. Jam jest ten, który żyje. No i byłem umarły, a oto żyję na wieki wieków. Amen. A ja mam klucze Hadesu. To oznacza grób i śmierć. I ostatnim wrogiem, który zostanie wrzucony do jeziora ognia, jest grób i śmierć. Nie będzie więcej śmierci. Ale umarli nie nawiedzają. Oni śpią.
Powodem, dla którego podkreślamy to na seminarium proroczym, jest to, że diabeł i jego demony wykorzystają to nieporozumienie, aby manipulować światem w dniach ostatecznych z wielkim arcydziełem oszustwa. Ponieważ nie wiedzą, że umarli są martwi. Wielu ludzi próbuje komunikować się ze zmarłymi. Czy wiesz, że Biblia bardzo wyraźnie tego zabrania? Za chwilę przejdziemy do tych wersetów. Numer 5. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś o tym, co dzieje się, gdy umierasz za życia, spójrz na to, jak Bóg stworzył nas na początku. Pytanie numer 5. Jak Bóg stworzył człowieka na początku? Jest napisane. I ukształtował Pan Bóg człowieka z czego? Z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. To słowo tchnienie życia to po hebrajsku płoć. Tchnienie życia i człowiek stał się żywą istotą. Tak więc otrzymujemy elementy ziemi. Bóg stawia go we właściwej pozycji. Inspiruje człowieka tą mocą, tą energią, tym tchnieniem życia. I człowiek stał się żywą istotą. Są świadomi, czujni, myślą. I Adam różnił się od większości urodzonych dzieci tym, że Adam, kiedy został stworzony, przyszedł fabrycznie wyposażony w zdolność chodzenia, mówienia i myślenia, prawda? Miał pewną ilość wiedzy, z którą został stworzony. Nie został stworzony jako niemowlę, ale jako dorosły mężczyzna. I został stworzony na obraz Boga. A kiedy człowiek umiera, mamy do czynienia ze stworzeniem. Dziwo odwrotnej kolejności. Co się dzieje w chwili śmierci? Pytanie numer 6. Wtedy proch powróci na ziemię, tak jak był, a duch. Duch. To jest to samo słowo, co oddech. Jest to słowo płoć. A tchnienie wróci do Boga, który je dał. Przy okazji Eklezjastes powiedział, nie tylko oddech ludzi, nie tylko oddech zbawionych, oddech zgubionych, oddech zwierząt, oddech życia, wszystkich stworzeń wraca do Boga. Nie oznacza to, że słowo duch jest małym, świadomym duchem, który wylatuje z człowieka, gdy umiera i wędruje w poszukiwaniu miejsca aż do zmartwychwstania. Oznacza ono po prostu moc życia. W tej chwili ten budynek, to studio, jest oświetlone wszystkimi tymi światłami, aparaturą i urządzeniami dzięki energii elektrycznej. Jeśli nie daj Boże ktoś wyłączy przełącznik i wszystko stałoby się ciemne, powiedziałbym, może nie usłyszałby mnie bez nagłośnienia, ale powiedziałbym, gdzie się podziało światło, gdzie się podziało zasilanie, wróciło do elektrowni, skąd pochodzi. Ta jedna moc obsługuje wiele urządzeń, daje życie tym rzeczom. To jest tchnienie życia, które znajdujemy w Biblii. Podam ci więcej dowodów. Hiob cały czas mówi, że Bóg jest ze mną, a tchnienie, duch życia jest w moich nozdrzach. Duch to samo słowo. Czy masz ducha w nosie? Mamy nadzieję, że nie. Sam fakt, że mówi, że Duch Boży jest w moich nozdrzach, mówi o oddechu Boga. W języku hebrajskim słowo to brzmi roach. W języku greckim jest to słowo pneuma. Kiedy ktoś ma trudności z oddychaniem, nazywają to zapaleniem płuc. A wy, jeśli kiedykolwiek używaliście narzędzi zasilanych powietrzem, nazywacie je pneumatycznymi. To dlatego, że jest to wiatr. Pneuma pochodzi od tego greckiego słowa. I tak często w Biblii, kiedy używa się słowa duch, ludzie myślą, że chodzi o ducha, a chodzi o tchnienie życia. Wietrze. Biblia naucza, że duch, który powraca do Boga, jest po prostu tchnieniem życia, które Bóg tchnął w człowieka na początku. Możesz zajrzeć do Jakuba 2:26, Hioba 27, werset 3 i inne. Zabierz im oddech, a umrą i powrócą do prochu. Ty wysyłasz swojego ducha, swój oddech, a oni zostają stworzeni. O tym właśnie jest mowa, 7 werset. Gdzie idą umarli, kiedy umierają? Czy my gdzieś nie idziemy? Tak! Wiesz, dokąd idą? Pewnie już to widziałeś. Idą do nagrobków. Idą na cmentarz. Tam jest napisane, że do grobu zostanie przyniesiony. Przepraszam, do czego zostanie przyniesiony? Grób i czuwanie nad grobem. Grobem. Posłuchaj słów Jezusa z 5 rozdziału Ewangelii Jana 28 i 29. Wszyscy, którzy są gdzie? W grobach usłyszą Jego głos. Gdzie oni teraz są? Gdzie Jezus powiedział, że są? Czy powiedział, że są na łonie Abrahama? Czy powiedział, że są w otchłani? Czy powiedział, że są w czyśćcu? Kiedy przyjdzie ponownie, powiedział, kiedy przyjdę, wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos. Wtedy usłyszą Jego głos. On mówi, wyjdź.
Jak długo to dla nich trwa? Natychmiast nieobecność w ciele, brak świadomości czasu, obecny z Panem. Ale Biblia mówi, że Pan zstępuje z nieba, a następnie umarli w Chrystusie powstają, amen, a my zostajemy pochwyceni, aby spotkać się z Nim w powietrzu. A co z ludźmi, którzy mówią, cóż, miałem doświadczenie bliskiej śmierci. Ja umarłem na stole operacyjnym, moje serce się zatrzymało. I nagle zacząłem unosić się nad swoim ciałem i widziałem pracujących nade mną lekarzy, słyszałem ich głos i widziałem, co się dzieje. Ludzie mówią, przeszedłem przez kanał i nagle pojawiło się różowe światło, a potem niebieskie światło, a jego głos powiedział, w różowym świetle będziesz dziewczyną w reinkarnacji, w niebieskim świetle będziesz chłopcem w reinkarnacji. A ludzie mają te doświadczenia bliskie śmierci i wszystkie się różnią. A wiesz, co się dzieje, kiedy umierasz? To znaczy, kiedy twoje serce przestaje bić? Twój mózg zostaje pozbawiony tlenu. Masz za dużo węgla. Czy to dwutlenek węgla? Tlenek i dwutlenek mi się mieszają. Za dużo niewłaściwego gazu w mózgu powoduje halucynacje. Zrobili to, wywołali to poprzez eksperymenty. Inną rzeczą, którą odkryli, jest to, że jeśli jesteś w Indiach, a odbyłem kilka podróży do Indii, odbyłem kolejną w tym roku, kiedy Hindusi umierają i są ożywiani, mają doświadczenie bliskie śmierci. Widzą Krysznę. A kiedy umierają buddyści, mówią, widzieliśmy Buddę. A kiedy umiera muzułmanin, mówi, och, Mahomet do mnie przemówił. A więc czy zamierzasz czerpać swoją teologię z czyjegoś doświadczenia bliskiego śmierci, gdy został potrącony przez samochód i jest reanimowany? Nie, oni wszyscy są inni. Czy też czerpiemy naszą teologię z tego, co mówi Biblia? Teraz uczciwie... Czy Bóg może dać człowiekowi doświadczenie, gdy ma doświadczenie bliskie śmierci, aby spróbować zwrócić jego uwagę? Czy Bóg może dać im wizję piekła, aby spróbować ich obudzić? Czy Bóg może dać im wizję nieba, aby spróbować ich zachęcić? Pewnego razu, kiedy mieszkałem w górach, miałem sen i zacząłem czytać Biblię. I śniło mi się, że widzę przyjście Chrystusa i to było takie żywe. Jezus przychodził z nieba i to było takie ekscytujące. I jechał z drżakiem. Ilu wie, co to jest samochodzik z salonu gier? I mają, kiedyś mieli je w Atlantic City, wiesz, mają elektryczną rzecz nad głową. Kiedy byłem dzieckiem, dla mnie największą frajdą była jazda zderzakiem, możliwość zderzania się z innymi samochodami. Nieograniczone, darmowe zderzenia. Dla dzieciaka, dla chłopca to było niebo. Tak więc dla mnie, tylko między mną a Jezusem, Jezus przybywający w zderzaku był wieczną błogością. Czy myślisz, że Jezus przyjedzie w zderzaku? Nie. To tylko między mną a Panem. Tak więc niektórzy ludzie mogli mieć doświadczenia bliskiej śmierci, ale to jest sprawa między nimi a Jezusem. Nie opierasz swojej teologii na śmierci na podstawie czyjejś wizji. Opierasz się, zwłaszcza jeśli jest to sprzeczne ze Słowem Bożym. Amen? A ludzie powiedzą, cóż, umarłem. I słyszałem rzeczy, które tylko ja znam, które powiedzieli mi aniołowie. Cóż, może przemówił do nich diabeł. Biblia wyraźnie mówi, że król Dawid został zbawiony. Wszyscy wiecie, o kim mówię? W Biblii jest więcej niż jedna osoba o imieniu Jezus. I w Biblii jest więcej niż jedna osoba o imieniu Mojżesz. Nie, w Biblii jest więcej niż jeden Saul, ale w Biblii jest tylko jedna osoba o imieniu Dawid. Jego imię wspomniane jest ponad 1000 razy. Dawid był dobrym królem. Jezus jest synem Dawida. Dawid zabił Goliata i chociaż zgrzeszył, w wielki sposób z Batrzebą i zabijając Uriasza. Pokutował za swój grzech. Zostało mu wybaczone. Bóg powiedział, Dawid jest człowiekiem według mego serca, będzie zbawiony. Teraz jeśli ktokolwiek pójdzie do nieba, Dawidowi zostało wybaczone, on pójdzie do nieba. Czy zgadzamy się? Co więc mówi Biblia? Biblia wyraźnie mówi, że król Dawid został zbawiony. Czy jest on teraz w niebie? Posłuchaj kazania Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy. Było to 40 dni po zmartwychwstaniu Jezusa. Jezus nie potrzebuje 40 dni, aby zabrać kogoś do nieba. Piotr powiedział, pozwólcie, że powiem wam o patriarsze Dawidzie, że jest on zarówno co umarł i został pochowany, a jego grób jest jego obraz. Można go jeszcze dziś zobaczyć w Izraelu, jest z nami do dziś. Czytamy w wersecie 34 w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, ponieważ Dawid nie wstąpił do nieba. To jest tak jasne, jak tylko może być. Dawid jest martwy, pochowany, nie w niebie. Ale dla Dawida. Biblia mówi, że Dawid zmarł prawdopodobnie z powodu zastoinowej niewydolności serca, nie mógł się rozgrzać.
Niektórzy z was pamiętają, jak o tym czytali, gdy stał się starym człowiekiem, miał około 70 lat, prowadził ciężkie życie, walczył w wielu bitwach, nigdy nie przegrał, Dawid nigdy nie przegrał bitwy. Ale zestarzał się i nie mógł się ogrzać. I w końcu, jak napisano, Dawid spał ze swoim ojcem, gdy umierał. Teraz minęły 3000 lat od śmierci Dawida. Czy Dawidowi wydaje się, że minęły 3000 lat? Ostatnią rzeczą, jaką Dawid wie, jest to, że umiera. I w jednej chwili, i w mgnieniu oka, budzi się i otrzymuje uwielbione, młode, potężne ciało, może śpiewać lepiej niż kiedykolwiek, wychodzi z grobu, a Jezus nadchodzi i zostaje pochwycony, umarli w Chrystusie powstaną, aby spotkać Pana w powietrzu, być nieobecnym w ciele, to być obecnym z Panem. Ale to się jeszcze nie wydarzyło, ponieważ ty i ja żyjemy w czymś, co nazywa się czasem. Żyjemy w wymiarze czasu. Czy zdajesz sobie sprawę, że Bóg jest poza czasem? Bóg może i natychmiast przenieść się milion lat w przyszłość. Bóg może zabrać proroka w przeszłość. Tak dzieje się w Biblii. Zabiera swoich proroków do przodu i do tyłu w czasie. Bóg nie jest ograniczony czasem, ale my jesteśmy. Oni nie są jeszcze w niebie. Więc kiedy ktoś mówi, że jest twoją babcią, jest twoim dziadkiem lub jest matką Maryją, która przyszła, aby przekazać ci wiadomość, Biblia mówi o Marii, świętej kobiecie. Świętej? Zmarła prawdopodobnie w Antiochii. Pozostała z apostołem Janem, aż się zestarzała i umarła. Śpi wraz z innymi świętymi w grobie spokojnie, bez świadomości czasu. Ale diabeł wykorzysta to nieporozumienie. Ludzie mają objawienia proroków świętych i Maryi, a oni przekazują przesłania, które mogą być sprzeczne z Biblią. W co będziesz wierzył? W dniach ostatecznych? Mam nadzieję, że w to, co mówi Pan. Numer 9. Czy nie jest prawdą, że dusza jest nieśmiertelna i że tylko ciało umiera? Ilu z was słyszało, że macie nieśmiertelną duszę do zbawienia? Czy słyszeliście to wcześniej? Ludzie śpiewają piosenki o nieśmiertelnej duszy, a kaznodzieje głoszą kazania o nieśmiertelnej duszy i musimy ratować ludzi, ponieważ albo będą żyć wiecznie w niebie, albo będą palić się wiecznie w piekle, ponieważ jesteś nieśmiertelny. Nie, Biblia mówi, że nieśmiertelność jest darem. W rzeczywistości chcę powiedzieć studiu. Zaryzykuję. Weź kamerę, zrób ujęcie publiczności. Na kamerę. Śmiało, nie wiem, który z nich to zrobi, bo dam ci szansę. Lubię, gdy ludzie wiedzą, że to, co mówię, pochodzi z Biblii. Mamy publiczność na żywo. To nie zostało wcześniej nagrane. Wszyscy zgodzicie się, że nie wiecie, co zamierzam zrobić, prawda? Podnieś rękę, jeśli możesz pokazać mi jeden werset w Biblii, który mówi, że masz teraz nieśmiertelną duszę. Proszę bardzo, przyjaciele, a jeśli w to nie wierzysz... Biblia mówi w 4 rozdziale Księgi Ezechiela, że dusza, która grzeszy, co robi? Umrze. Czy śmiertelny człowiek, co mówi Hiob? Człowiek jest nieśmiertelny czy śmiertelny? Śmiertelny oznacza, że umiera. Czy śmiertelny człowiek może być bardziej sprawiedliwy niż Bóg? To właściwie stwierdzenie znajduje się w Księdze Hioba. Myślę, że jest to wypowiedź Elifaza. I posłuchaj tego, Nowy Testament. Paweł mówi, 1 Tymoteusza 6, 15 i 16. Jeśli to nie jest jasne, nic nie będzie jasne. Pan, Król Królów i Pan Panów, który jako jedyny ma nieśmiertelność. Amen? Kiedy Jezus przyjdzie... Cóż, wyprzedzam sam siebie. Pytanie numer 10. Kiedy sprawiedliwi otrzymają nieśmiertelność? Można o tym przeczytać w 15 rozdziale 1 listu do Koryntian. Wszyscy zostaniemy przemienieni w jednej chwili, w mgnieniu oka, podczas ostatniej trąby, mówiąc o trąbie zmartwychwstania. Trąba zabrzmi i umarli zostaną wzbudzeni. Jak? Niezniszczalni. A my, śmiertelnicy, kim teraz jesteśmy? Jesteśmy śmiertelni. Idźcie na cmentarz, przyjaciele, idźcie do szpitala. Ludzie się starzeją i umierają. Nie jesteśmy jeszcze nieśmiertelni. Ten śmiertelnik musi przybrać nieśmiertelność. Diabeł próbuje bombardować naszą kulturę fałszywymi informacjami. Diabeł ma mistrzowską kampanię marketingową, aby spróbować powiedzieć wszystkim, że jesteś teraz nieśmiertelny. Wystarczy spojrzeć na filmy Marvela i wydaje się, że wszyscy są niezniszczalni. Kiedy byłem dzieckiem, to był Wile E. B. Coyote. Został wysadzony w powietrze, uciekł z klifu i został zabity na 50 różnych sposobów, ale wciąż wracał. Dzieci czasami zapominają, że nie rozumiemy, że jesteśmy śmiertelni.
że jesteśmy śmiertelni. Nie rozumiemy wartości życia i że jest ono tymczasowe. Mamy czas próby, aby poznać Pana, znaleźć Go i służyć Mu. Możesz żyć wiecznie, nie musisz bać się śmierci. Za mało mówimy o śmierci. Pastorzy mówią kilka słów na pogrzebie i to wszystko. Ale to wielkie wydarzenie, przed którym stoją ludzie. Celem tego życia jest przygotowanie się do życia, które nie kończy się w niebie. Ale jeśli nie masz Jezusa, ten, kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna, nie ma życia. Amen? Albowiem sam Pan zstąpi z nieba z okrzykiem, z głosem Archanioła, z trąbą Bożą, a umarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Kiedy to się stanie? To czas przyszły. To nadchodzi. Numer 11. W jaki sposób Biblia nieustannie odnosi się do śmierci? Jakiego terminu używa Biblia? Spójrzmy na drugi rozdział Księgi Samuela, 7, werset 12. Bóg powiedział do Dawida, będziesz, odpoczniesz ze twoimi ojcami. Biblia mówi w Ewangelii Mateusza, że groby zostały otwarte i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało pogrzebanych. Zasnęli, zostało wzbudzonych. Zanim przejdę dalej, muszę o tym bardzo szybko porozmawiać. Kiedy Jezus umarł na krzyżu, był to ciemny dzień. Powiedział, wykonało się. I było wielkie trzęsienie ziemi. I wiele grobów świętych, to jest Mateusza, rozdział 27, cytuję. Wiele grobów świętych, którzy spali. Ich groby zostały otwarte podczas tego trzęsienia ziemi, a po zmartwychwstaniu Jezusa wyszli z grobów. Nie jest napisane wszyscy, tylko wielu. Nie mówi o powszechnym wokół Jerozolimy. To lokalne, małe zmartwychwstanie, w którym Jezus zabrał garstkę świętych, może Jana Chrzciciela, może Izajasza lub Jeremiasza. Umarli w okolicach Jerozolimy. Zabrał ich do nieba jako trofeum. Ale to lokalne zmartwychwstanie. Nie wspomina o nim nawet Marek, Jan czy Łukasz, tylko Mateusz. Garstka świętych wyszła z grobów, przeszła przez miasto i świadczyła o Jezusie innym, że jest Mesjaszem. Kiedy Chrystus wstąpił do nieba w niedzielę rano, wstąpili razem z Nim. Ale co robili wcześniej? Spali. Czyż nie tak było napisane? Spójrz na to. Łazarz Jan, rozdział 11. Znasz tę historię. Jeden z drogich przyjaciół Jezusa miał na imię Łazarz. Jess Corey. I uczniowie mówią, hej, mamy wiadomość, Jezu. Są w Galilei, wiele kilometrów na północ. I powiedzieli, twój drogi przyjaciel Łazarz, Jezus przebywał w domu Marty i Łazarza, brata i siostry, młodszej siostry o imieniu Maria w Betanii. Powiedzieli, że powinieneś go odwiedzić. Jezus zwleka. Kilka dni później mówią, nie idziemy? To znaczy, Jezu, uzdrowiłeś wszystkich. A co z Łazarzem? A Jezus powiedział, Łazarz śpi. A oni powiedzieli, no cóż, to dobrze, że śpi. Może wyzdrowieje. A Jezus powiedział, nie, nie, Łazarz nie żyje. Nazwał to śmiercią. Powiedział, że nasz przyjaciel Łazarz śpi. A potem powiedział, Łazarz jest kim? Martwy. Ale Jezus zaplanował coś specjalnego dla Łazarza. Następnie udał się z Galilei do Betanii. W tym momencie Łazarz był pochowany i martwy od 4 dni. Proces rozkładu już się rozpoczął. Śmierć nie jest piękna. Biblia mówi, że proch w proch i proch w proch. Ktoś napisze do mnie pytanie dotyczące kremacji. Wyślij je do pani Bachelor. Postaramy się przesunąć je w górę listy. Często otrzymujemy takie pytania. I tak Jezus idzie, mówi, pozwól mi iść do grobu. I Jezus mówi Marcie, mówi, twój brat znów będzie żył. Wiesz, co odpowiedziała Marta? Mówi, panie, wiem, że będzie żył ponownie w zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Jezus powiedział, nie, mam coś specjalnego zaplanowanego dla twojego brata. Pozwól mi pójść do grobu. I wszyscy przyszli. Mówią, że Jezus poszedł zapłakać nad grobem Łazarza. Jest w jaskini, podobnej do grobu, w którym później pochowano Jezusa. Jest tam kamień zakrywający ujście tej jaskini. Jezus tam jest. Zebrało się wielu Żydów i ich rodziny. Jezus powiedział, odsuńcie kamień. Marta mówi, panie, to nie jest dobry pomysł. On nie żyje od 4 dni i będzie bardzo brzydko pachnieć. Powiedział, czy nie mówiłem ci, że możesz mi zaufać? Ona na to, rób co mówi. Więc kilku silnych mężczyzn wzięło dźwignię i odtoczyli ten ogromny kamień i prawdopodobnie mogli. Opary wydostały się na zewnątrz i posoliły ich zmysły. Wtedy Jezus odmówił prostą modlitwę i powiedział, Łazarzu, wyjdź.
i wszyscy wstrzymali oddech. Nagle z wnętrza grobu dobiegł odgłos poruszenia. I ten człowiek wyszedł kuśtykając, ponieważ wciąż był związany jak mumia. Jezus powiedział, uwolnij go. Puść go, rozwiń go. Ostatnią rzeczą, jaką Łazarz wiedział, była straszna gorączka. Stracił przytomność i obudził się. I nagle jest cały owinięty jak mumia. Wychodzi na światło, mrużąc oczy. Rozwinęli go i on żyje. Pomyślcie o tym, przyjaciele. W Biblii jest około tuzina zmartwychwstań. Mamy córkę Jaira. Paweł wskrzesza Eutychusa. Piotr wskrzesza Dorkas. Jezus wskrzesza małą dziewczynkę Tabitę. Eliasz wskrzesza chłopca. Elizeusz wskrzesza syna Szunamitki. Jeśli je zsumować, w Biblii jest około tuzina wskrzeszeń. Jeśli ktoś był dziś martwy przez 4 dni, to już nie żyje. Został pochowany. Wiemy, że nie żyją. Są klinicznie uznani za zmarłych. Rozkładają się. A potem nagle obserwowani przez świadków zostają wskrzeszeni. Każda agencja prasowa w kraju wysyłała swoich reporterów i przyłożyliby mikrofon do twarzy. A pierwsze pytanie, jakie by zadali, brzmiałoby: to widziałeś? Jak to wyglądało? Gdzie poszedłeś? Co powiedział Łazarz? Nek. Dlaczego? Ponieważ Salomon powiedział, że żywi wiedzą, że umrą, ale umarli nie wiedzą nic. Nic. Ani jedna osoba, która zmartwychwstała w Biblii, nigdy nie komentuje tego, czego doświadczyła w śmierci. Ponieważ śmierć jest brakiem wszelkiego życia. Są martwi aż do zmartwychwstania, kiedy przyjdzie Jezus. Oni śpią i to powinno dać ci spokój. Ponieważ, spójrzmy prawdzie w oczy, niektórzy z nas znają ludzi, którzy zginęli i nie jesteśmy pewni, czy im się uda. Pocieszam się, wiedząc, że teraz śpią. Nie czują bólu, nie są osądzani. Nadchodzi wielki dzień sądu, porozmawiamy o tym jutro, nie chcesz tego przegapić. Ale oni śpią. Spójrzmy jeszcze raz na 4 werset 1 listu do Tesaloniczan. Mimo to Bóg przyprowadzi ze sobą tych, którzy co robią? Śpią w Jezusie. Numer 12. Dlaczego szatan chce, abyśmy wierzyli, że duchy zmarłych są naprawdę żywe i mogą się komunikować? Odpowiedź. Wtedy wąż rzekł do niewiasty, nie umrzesz na pewno. Jakie było pierwsze kłamstwo, jakie kiedykolwiek zostało powiedziane? Kto inspirował węża? Diabeł. Bóg powiedział do Ewy, jesteś śmiertelna, jeśli zgrzeszysz, umrzesz. Nie jedz zakazanego drzewa. Diabeł powiedział, Bóg cię okłamuje, jesteś nieśmiertelny, tak naprawdę nie umrzesz. Będziesz żył wiecznie w niebie, albo będziesz żył wiecznie w piekle, ale jesteś nieśmiertelny, nie możesz umrzeć. I wiesz co? Większość świata, w tym wielu chrześcijan, wierzy diabłu zamiast Biblii. Jakie to smutne. Ponieważ diabeł użyje tego w dniach ostatecznych, aby oszukać. Wiem o tym. Chcę to powiedzieć ze współczuciem. Wiem, że są ludzie, którzy to oglądają, słuchają. Myślisz sobie, straciłem babcię, współmałżonka, dziecko. Straciłem wszystkich z mojej rodziny. Moja matka, mój ojciec, moi dziadkowie stracili syna. Wiem, że śmierć jest bolesna, jest bardzo trwała, jest bardzo bolesna, więc nie chcę być nieczuły. A być może czułeś ich obecność. Mogłeś myśleć, że cię prowadzą. Mogłeś myśleć, że do ciebie mówią. I wiesz, Bóg mógł użyć aniołów, aby cię poprowadzić, a ty źle to zrozumiałeś. A czasami może to być diabeł, który cię prowadzi, nie wiesz. Ale musisz być bardzo ostrożny, myśląc, że otrzymujesz wiadomości od zmarłych. Ponieważ Biblia mówi z całą stanowczością, że nie powinniśmy słuchać tych diabelskich głosów. Mateusz, rozdział, werset, Jezus powiedział, albowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy powstaną i znaki wielkie czynić będą. Wiesz, jakie mogą być niektóre z tych znaków? Fałszywe zmartwychwstania postaci biblijnych, z którymi się komunikują, które będą przekazywać wiadomości. Są ludzie, którzy nigdy nie czytają Biblii. Chłopcze, jeśli przemówi do nich duch, uwierzą w to. Uwierzą, prawda? Obejrzyj wszystkie filmy o duchach. Programy Wykręć 800. Podaj swoją kartę kredytową. Pamiętam, że kilka lat temu mieli taki program. Można było wybrać numer 800. Można było porozmawiać z medium, prorokiem, medium. Ilu z was pamięta? Tak, dzwoniłeś? Jeśli do nich zadzwoniłeś, to nie, ja tego nie zrobiłem, ale mam przyjaciela. Zadzwonił pod jeden z tych numerów, 800, rozmawiał z medium.
Pierwsze, co powiedzieli, to czy możemy prosić o twoją kartę kredytową i... A on na to, że jeśli jesteś prorokiem, to podaj mi numer mojej karty kredytowej. Wtedy będę wiedział, że mogę ci wierzyć. Amen. Fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy powstaną i pokażą wielkie znaki i cuda i zwiodą, jeśli to możliwe, nawet wybranych. Jak przekonujące będą oszustwa dni ostatecznych. Tak przekonujące, że nawet wybrani lud Boży pomyślą, wow, to przekonujące. Ale nie będziemy kierować się tym, co widzimy. Nie będziemy kierować się tym, co czujemy. Nie będziemy kierować się tym, co jest popularne, ani nawet tym, co mogą powiedzieć przywódcy, ponieważ królowie ziemi zostaną zwiedzeni. Będziemy mówić o to, co mówi Słowo Boże. Stoję na Słowie Bożym. Nadchodzi burza, przyjaciele. Jezus powiedział, że nadchodzi burza. Burza przychodzi do mądrego człowieka i burza przychodzi do głupca. Mędrzec ma dom, a głupiec ma dom. Wiesz, jaka jest różnica między mędrcem a głupcem? Obaj mają burzę, obaj mają domy. Mądrym jest ten, kto słucha słów moich i czyni je. Głupiec buduje na piasku, słucha innych głosów. Budowanie na skalę niezmiennego Słowa Bożego jest jedynym sposobem, abyśmy byli bezpieczni. Przyjaciele, amen. Drugi list do Koryntian, werset 11-13. Paweł mówi nam, że sam szatan przemienia się w anioła światłości. Będzie nawet podszywał się pod Chrystusa. Potrafi podszywać się pod aniołów. Diabeł wie, jak się pokazać i będzie cytował Biblię. Czyż nie cytował Biblii Jezusowi, gdy był kuszony? Dlatego nie ma w tym nic dziwnego, jeśli jego słudzy również przemieniają się w sług sprawiedliwości, których koniec będzie zgodny z ich uczynkami. Numer 13. Jak skuteczne będzie użycie przez szatana tych złych duchów w dniach ostatecznych? Odpowiedź. Wąż z dawnych czasów zwany diabłem i szatanem, który zwodzi ile? Cały świat. Teraz, przyjaciele, mówię wam, podróżowałem po całym świecie. I dowiedziałem się czegoś o wierzeniach religijnych ludzi na całym świecie. Bardzo mnie to interesuje. Moim studium numer jeden jest dowiedzieć się, w co wierzą ludzie. Wierzę w Biblię, ale jestem zainteresowany. Chcę wiedzieć, jak dotrzeć do ludzi. I mogę ci powiedzieć o islamie. Mogę opowiedzieć o hinduizmie. Mogę opowiedzieć o jodze. Buddhizmie, dżinizmie, sikizmie. Mogę opowiedzieć o wielu. Kultu przodków. UFRS. Mogę opowiedzieć o wielu różnych religiach. Wiesz, praktycznie każda z tych religii wierzy, że możesz komunikować się ze zmarłymi, a zmarli komunikują się z tobą. Biblia mówi, zmarli nic nie wiedzą. Są martwi. Czy istnieją duchowe głosy przekazujące wiadomości? Tak. A diabeł został wyrzucony z nieba. Pociągnął za sobą 1/3 gwiazd, szatana i jego aniołów. Teraz na świecie jest 8 miliardów ludzi i każdy ma swojego anioła stróża. Są miliardy dobrych aniołów. Prawdopodobnie są też miliardy złych. Szatan zstąpił z wielką mocą, mocą by zwodzić. Możesz przeczytać w objawieniu rozdział 2, werset mówiący o Babilonie, który jest skorumpowaną potęgą. Babilon, największy upadły, upadł i stał się miejscem zamieszkania czego? Demonów i więzieniem dla każdego złego ducha. Bóg ma dobrych aniołów, ale są też źli aniołowie, którzy zwodzą. I jest powiedziane, że przez wasze czary wszystkie narody, ile narodów, przyjaciele, cały świat zostanie złapany w to oszustwo. Przyszliście na to seminarium lub oglądacie je teraz i jest to boskie przeznaczenie. Bóg nie chce, abyście zostali zwiedzeni, ponieważ was kocha, amen. Chce, abyś zrozumiał ten temat, abyś nie był zaskoczony. Cóż, co mówi Biblia? Jak, numer 14, jak Bóg traktuje te cuda złych aniołów? Szedłem ulicą do hotelu, to jest tuż za rogiem. Mam nadzieję, że nie będziesz szukał tego miejsca. Jeśli przyjrzysz się uważnie temu zdjęciu, wiesz, że nie zdawałem sobie sprawy, że Karen tam stoi na zdjęciu pod słowem astrologia. Wygląda to prawie tak, jakby na zdjęciu był duch pani Bachelor. Więc przykro mi, kochanie, ale to tylko jej odbicie. To nie była zjawa. Ale jeśli myślisz, że to nie ma znaczenia, to jest tuż za rogiem miejsca, w którym mieszkam. Astrologia i spójrz tam, mają karty Tarota i mają, będziemy czytać twoją dłoń. I są tam ludzie z przodu. I wiesz co? Są tam ludzie w garniturach z Wall Street. Myślisz, że są wykształceni, chodzą do tych miejsc?
mopowskazówki. I myślałem, że to będzie tylko dla, no wiesz, motłochu społeczeństwa, ale są przywódcy. Objawienie mówi, że królowie ziemi zostali zwiedzeni, jak król Saul i inni, którzy się konsultują. I wiesz, mogę zrozumieć, że niektórzy z tych ludzi na stanowiskach przywódczych są przytłoczeni. Wiesz, że żona Abrahama Lincolna, Mary Todd Lincoln, nie konsultowała się z medium i w końcu oszalała. Była w żałobie, ponieważ straciła dwoje dzieci, gdy była w Białym Domu. A potem oczywiście wszystkie śmierci z wojny secesyjnej i zaczęła konsultować się z mediami. W końcu diabły ją opanowały i jej syn musiał oddać ją do przytułku. Ludzie na wysokich stanowiskach są pod wielką presją i szukają odpowiedzi. Niektórzy z nich myślą, że otrzymają odpowiedzi z Królestwa Duchów. Stanie się to w dniach ostatecznych. Nie daj się zwieść. Złe towarzystwo psuje dobre nawyki. Przebudźcie się do sprawiedliwości i nie grzeszcie. Niektórzy bowiem nie mają poznania Boga. Pierwszy list do Koryntian 15, werset 33 i werset 34. Paweł mówi nam o tym w pierwszym liście do Tymoteusza, rozdziale 4, wersecie 1. Niektórzy, nawet w kościele, Paweł pisze do kościoła, niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i doktrynom demonów. Ludzie mówią, cóż wiem, co mówi Biblia, ale ukazał mi się anioł i powiedział mi coś innego. No mógł być anioł, ale niedobry. List do Efezjan 5:11. Nie mamy społeczności z bezowocnymi uczynkami ciemności. No wiesz, mamy październik za rogiem i wszystko, co musisz zrobić, to pójść teraz do sklepów i wszędzie mają Halloween, prawda? Myślę, że chrześcijanie powinni świętować. A święto dziękczynienia. Chłopcze, jeśli jest jakieś święto, które powinniśmy obchodzić, to chwała Bogu. A jeśli chcesz pamiętać o narodzinach Jezusa, to jest to w Biblii. Jeśli chcesz pamiętać o zmartwychwstaniu Jezusa, jest to w Biblii. Ale powiem ci, że nie angażuję się w Halloween. Dem, kiedy mówią, że wszyscy mówią o zmarłych i konsultują się ze zmarłymi, a ja nie mam do czynienia z bezowocnymi uczynkami ciemności. Widoczne są uczynki ciała, którymi są cudzołóstwo, wszeteczeństwo, nieczystość, lubieżność, bałwochwalstwo i co tam jest napisane? Czarnoksięstwo. Czarownicy będą mieli swój udział. To jest seminarium z objawienia, prawda? Mówimy o proroctwach. Objawienie 21, czarnoksiężnicy będą mieli swój udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką, które jest drugą śmiercią. Przyjaciele, nie powinniśmy mieć z tym nic wspólnego. Nie chcę, aby to było negatywne, ciężkie przesłanie, ale chcę, abyście poznali prawdę. Czy nauczyłeś się czegoś dzisiejszego wieczoru? Mówimy o życiu i śmierci, ale chcę, abyś położył nacisk na życie. Jezus chce, abyś miał życie wieczne. Pytanie numer 5. Jaką chwalebną moc Bóg oferuje swojemu ludowi? Mówi, że mogę Go poznać. I moc Jego zmartwychwstania. Przyjaciele, czy znacie Pana? On chce, abyście poznali moc Jego zmartwychwstania. Mojżesz, zanim umarł, w Księdze Powtórzonego Prawa zebrał cały Izrael i próbował podsumować swoje lata, 40 lat nauczania. To człowiek, który rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. Powiedział tutaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jeden, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, umysłem, duszą i siłą. Te słowa, które ja wam nakazuję, niech będą w waszych sercach. Ucz ich pilnie swoje dzieci, kiedy się kładziesz i kiedy wstajesz. A potem podsumowuje na końcu księgi, mówiąc, postawiłem dziś przed wami życie, dobro i błogosławieństwo. Albo śmierć, zło i przekleństwo. Przyjaciele, są tylko dwie drogi, życie i śmierć. Tylko wierzący otrzymują życie wieczne. Źli zostaną zniszczeni. Każdy zostanie nagrodzony zgodnie z tym, na co zasłużył, a oni zostaną zniszczeni, ale Jezus oferuje nam życie. Celem tego życia jest poznanie Boga i Jego miłości oraz dzielenie się Bogiem i Jego miłością. Ilu z was chce Go poznać i doświadczyć zmartwychwstania i tego życia, które będzie trwać wiecznie? I Ojcze w niebie, pobłogosław tych ludzi, tych tutaj, tych oglądających, abyśmy zostali przykryci krwią baranka, abyśmy zostali napełnieni Twoim duchem i chodzili w nowości życia. Modlę się, abyś sprowadził nas z powrotem na te prezentacje, które są tak istotne w naszych czasach. Prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Kiedy jest nasz następny program, przyjaciele?
Jutro wieczorem będziemy mówić o Wielkim Dniu Sądu i nie zapomnijcie, kiedy wrócicie w poniedziałek, będziemy mówić o Antychryście. Tego nie chcesz przegapić. Niech Bóg was błogosławi. Dobrej nocy. Niech Bóg błogosławi naszych przyjaciół, którzy nas oglądają. Nie zapomnij, wejdź na prophecycode.com, pobierz darmowe lekcje, przejrzyj archiwa i powiedz znajomym. Dziękuję bardzo i życzę miłego wieczoru.